Siemanko ludziska, jestem Józek LS i witam Was dzisiaj w kolejnym teście symulatorów. Jak widzicie, dzisiaj mamy coś nowego. Jest to symulator samochodu. Przetestowałem sobie już tą gierkę trochę. Znaczy, powiem Wam szczerze, jeszcze misji nie jeździłem, ale misjami tak się dzisiaj nie zajmiemy. Jeszcze gdzieś tam w którymś odcinku jeszcze jeden sobie zrobimy z tego. Mówię, dzisiaj zrobimy sobie taką jazdę dowolną, ale jak widzicie, na początku musimy sobie stworzyć nowy profil, więc sobie tworzymy. To jest bardzo proste menu i tak dalej. Miałem problem, pamiętajcie, na początku zawsze sobie pod siebie poustawiajcie sterowanie, bo ja miałem na początku problem, dopiero szukałem po ustawieniach, zmieniałem sterowanie i tak dalej. Więc tutaj Was uczulam, żeby sobie każdy pod siebie ustawił. Dobra, wpisujemy sobie. A kurde. Józek. Aha, i tu też ciekawostka. Z jest pod Y, a Y jest pod Z. Niemieckie, nie? Józek. Niech będzie Józek. Dobra. Jak widzicie, wita nas menu główne, bardzo proste. Na górze mamy jazda dowolna, misję, ustawienie samochodu, ustawienia i wyjście. Dajemy sobie jazdę dowolną. Jak widzicie, mamy tutaj wszystko ustawianie. Poziom Bastinowo, jakiś punkt sterowania, dzielnica mieszkalna. Jeździłem na tej dzielnicy mieszkalnej. Tor wyścigowy, nie, to by było zbyt... Damy sobie tak, natężenie ruchu. A zostawimy sobie normalne. Dobra, odpalamy. Oczywiście wczytywanie misji. No, tak jak mówię, zrobiliśmy sobie jazdę dowolną, żeby po prostu przejechać i tutaj pokazać, jak to mniej więcej wygląda. A misjami zajmiemy się kiedyś indziej. Jak widzicie, tak wygląda nasz samochód. Pod jedynką tu mam... Moment, nie mówcie, że mi się... Aha! Zapomniałem, że jak stworzyłem nowy ten profil, trzeba jeszcze raz sobie wszystko poustawiać, więc w międzyczasie też Wam pokażę, jak to wygląda. Jak widzicie, macie tutaj wszystko. Skręć w lewo. No. W prawo. Gaz oczywiście W, ręczny space, hamulec do tyłu, migacz tu, prawy, klakson zostaje H, czyli horn, widok pod jedynkę, patrz w lewo ciach, patrz w prawo, zmiana biegu mamy automatyczne, nie, do przodu damy sobie tutaj. Wsteczny tutaj. I to jest całe ustawienie właśnie sterowania. Jeszcze damy sobie ogólne. Dźwięki mamy wyłączane. Obraz jest wszystko w porządku. Ok. Więc możemy sobie startować. Tutaj mamy, widzicie, pod jedynką. Tak wygląda to. Pierwsze rzuca mi się w oczy. Kurde, te zegary z tej Astry F-ki jedynki. To mnie rozpierdziela. Auto wygląda jak Audi, a zegary są od Astry F-ki. Good job. Astragon, good job. Dobra, włączamy sobie światełka. W ogóle. Tutaj ciekawostka, jak widzicie, to auto stoi za mną, nie? Jakby się popatrzeć na tylne drzwi, to w ogóle to wygląda, jakby te drzwi to były wgięte. W ogóle, nie wiem, po jakimś wypadku ten samochód był porysowany w ogóle. Tak to się odbija. Dobra. Pyk. Dobre, więc które to było włączanie kierunku, muszę sobie przypomnieć. No i dalej muszę walczyć z tymi awaryjnymi. Gdzieś je tu wyłączałem. Powiem Wam szczerze, że też chwilę walczyłem, już zrobiłem sobie swój ten. Poustawiałem sobie i dalej z tym mam problem, ale mówię, no, wy też będziecie z tym walczyć. Ostrzegawczy dałem sobie L. Ja sobie pozmieniam w ogóle tak, jak miałem. A, światła i ostrzegawczy, momencik, ostrzegawczy dawałem sobie pod... Nie, światła są pod L. Dobra, zostawimy tak samo, zobaczymy, co się stanie w ogóle. O, widzicie. Proste, ale działa. Ok, tak jeszcze w ogóle wnętrze samochodu. Typowe Audi. Ok, bieg do przodu, jedynka. A czemu dalej mi się awaryjki włączyły, spadła.
No. Widzicie, coś się znowu podziało. Sterowanie, zmienimy sobie światło, żeby się światło nie kolidowały. Aha, zmieniło się na... Teraz już wiem, o co kaman. Po dwóch mi się zmieniło. To nie, ostrzegawcze damy sobie pod... Pod F. Ok. Już mi się nie powinno krzaczyć. No. Dałem sobie pod F. No i widzicie, to właśnie takie jest... Trzeba trochę walczyć z tą grą. By sobie można coś pokombinować. No dalej obostrzegawcze mi się dały pod W. A, bo nie dałem OK. Dobra. Dobra, git działa. Dobra, ruszamy. Wcześniej pojechałem w ogóle w prawo. Teraz może pojedziemy sobie w lewo. Muszę podjechać trochę, jak widzicie. Stare jakieś budownictwo, tylko nie wiem, czy jesteśmy w Niemczech, czy gdzie my jesteśmy w ogóle. Ale tak w miarę to wygląda. Tak to mogę powiedzieć. Nie wiem, czy nie, czasem, kurde, w taką gierkę podobną nie grałem, tylko to nie wiem, to chyba był egzamin na prawo jazdy, chyba się nazywało ta gra wtedy. Tutaj, no właśnie. On ma, znaczy pierwszeństwo. Muszę ustąpić pierwszeństwa. Nic tam nie jedzie, nic tam nie jedzie. Dobra, lecimy prosto. Tu jest w ogóle 30 na godzinę, więc nie będziemy przekraczać. No mówię, no, to jest na razie taka jazda próbna, jak widzicie. Tutaj w ogóle jakieś kurde... O, przyjechaliśmy na targowisko. Patrzcie, targowisko mamy. Dobra, jedźmy trochę dalej. Mówię, tak poplątamy się trochę po mieście, żeby się nauczyć po prostu sterowania na pierwszym biegu. O, mamy w ogóle światła. Zobaczymy, jak ten ruch tu w ogóle... O, dobra, mamy zielone. Więc but. Tu w ogóle mamy... zasadę prawej ręki. Ok. Tak zwana zmiana organizacji ruchu. Git. Tutaj sobie pojedziemy. Zobaczymy, co tu w ogóle... Jakie tu w ogóle samochody jeżdżą. Kurczę. Powiem wam, po takiej jeździe na razie... O kurde, tu nie tu kierunek. Po takiej jeździe, powiedzmy, luźnej. Powiem wam szczerze, nie ma jakichś na razie fajerwerków, ale powiem wam szczerze, jestem ciekaw, co nam przyniosą misje tak w ogóle. Co to w ogóle będzie. Bo mówię, chciałem się na razie tak przejechać. Sprawdzić, co tu w ogóle się dzieje i tak dalej. Jak to wygląda, pojedziemy sobie tu w lewo. Jesteśmy w ogóle na ulicy... Ulica Sędziwa. Mówię też taki szybki odcineczek, bo powiem wam szczerze, że nagrywam to w środę, godzina 9:60, 9:30. Będzie sobie ten odcinek wlatywał. Także mamy jaką ulicę? Dalej Sędziwą. To jest właśnie straszne, że ja z prawej strony w ogóle nie widzę. Także jakbym w kolejnym odcinku po prostu gdzieś tam coś uderzył, to mówię serdecznie was za to przepraszam. A nie, no w sumie widzę, bo mogę sobie popatrzeć i tu wtedy widzę. Okej. Dobra, to nie ma wykrętów, nie ma wymówek. To jedziemy tak jak trzeba. Tylko, że na razie najgorsze jest to, że wszędzie tutaj 30 na godzinę. Na razie skrzyni biegów nie używam, bo... Nie ma co. Tu ciach, pojedziemy sobie w prawo. A, nie, jedynka. Wyjeżdżamy z ulicy Sędziwej. Ło! Jak widzicie, pojawił się nam tu samochód. O, tu dalej samochód. O, ten co odjebał! Widzieliście to? Cofnijmy w ogóle, bo... Ja nie wiem, co on odjebał. Tego to ja się wcale nie spodziewałem. Dobra. Próbujemy go ominąć. Udało się. Ale ten, co odpierdolił, to ja nawet nie. O, tu mamy 80. Możemy sobie przybudować w ogóle.
Oj, ciul, już 60. Już bym się pobutował. Ale ten samochód tam odwalił, widzieliście w ogóle. W takich grach są właśnie takie, kurde. Takie to AI jest. Mniej więcej podobne chyba jak w farmingu. 9 nawet. Miotam nam jak szatan, tak w ogóle, jak widzicie. Jesteśmy gdzieś w ogóle poza międzymiastową. Ale ta siatka to jest ciekawa sprawa. Takich siatek w ogóle nie ma, kurde, w prawdziwym życiu, żeby tak było oddzielone. Jadę w ogóle po chodniku. Zakaz parkowania. A jedziemy na pałkę. Nią. Dobra. Popatrzmy sobie tutaj. Tutaj jakiś w ogóle wiadukt jest. Kierunek w prawo. Jeszcze kawałek się przejedziemy. Będziemy kończyć ten odcinek. By to takie nie było wkurzające. Znaczy wkurzające bardziej. Nie było nudne. Jezu, jak ja patrzę w ogóle na te zegary od Astry F-ki, to już normalnie ciekawe. To tylko Niemcy mogli tak połączyć. Jestem ciekaw, czy ktoś zrobił coś takiego, kurde. Audi A6, kurde, z zegarami do Astry F. Chciałbym to zobaczyć. Jaki samochód kona zjedzie, patrzcie, kurde. W Niemczech takie jeżdżą. W lewo musimy zmienić pas, bo roboty drogowe. Mieć wrzucony kierunek w lewo, kurde, i pojechać w prawo. Szybka zmiana decyzji. Czyżby to... Myślałem, że to jest polówka? Dziwne te samochody są. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Nie będę jechał tam w prawo, bo chyba wtedy tam w prawo coś się podziało w ogóle z AI i po prostu przestało w ogóle, przestałem jechać, tak powiem. Dobra, tutaj pojedziemy sobie. O, w ogóle wyjeżdżamy z miejscowości. Co to za miejscowość? Bastionowo. O, jaka nazwa miejscowości, Bastionowo. Dobra, więc tutaj sobie bujamy. Lecimy już seteczką i w tym malowniczym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję bardzo, że byliście tu ze mną. Kolejny odcinek oczywiście pojawi się o 21:30, tak jak obiecywałem. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć!